Rozmowa dnia, Mariusz Kruszczyński. Witam Państwa. Moi goście to podinspektor Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Bydgoszczy i Adam Dudziak, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej do spraw bezpieczeństwa, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie rzecznik, ostatnie dni to kolejne próby wyłudzeń tak zwaną metodą na wnuczka. Tylko wczoraj w Bydgoszczy zarejestrowano 9 takich zgłoszeń. Na szczęście to były nieudane próby, ale to znaczy, że w ostatnich dniach aktywność przestępców, którzy wykorzystują tę metodę, zwiększyła się? Znaczy, ja myślę, że można powiedzieć, że to takimi falami do nas przypływa, mówiąc w cudzysłowie. Tak, mamy dni, że tych zgłoszeń jest wiele. Często dotyczą jednego miasta. W tym przypadku mówimy o Bydgoszczy, ale takie sytuacje miały miejsce naprawdę we wszystkich miastach naszego województwa, większych, czasami mniejszych miejscowościach. W danych komendach zgłaszały się osoby, które mówiły o tym, że nie dały się oszukać, i z takiej sytuacji jesteśmy bardzo zadowoleni, że ta profilaktyka, z którą staramy się wychodzić, informując o metodzie na wnuczka, jak ona działa, jak to wygląda, że teraz bardzo często zdarza się, że jest to metoda, która ewaluuje i osoba dzwoniąca przedstawia się za funkcjonariusza policji, najczęściej policjanta, oficera Centralnego Biura Śledczego Policji, że to przynosi po prostu skutek, że coraz więcej osób to są osoby, które nie dały się oszukać. A jak było w tych przypadkach wczorajszych? Jaką metodę próbowano zastosować? Jaką historię opowiedzieć? To w każdym ze zgłoszonych nam przypadków, bo pamiętajmy, że to było 9 osób, które nas poinformowało o tym, że była taka sytuacja, a zakładamy, że takich osób mogło być więcej, które się do nas nie zgłosiły, więc to była sytuacja dotycząca wypadku drogowego, w której rzekomo pokrzywdzoną osobą ma być osoba najbliższa dla tej osoby, do której dzwoniono. Trzeba też powiedzieć, że zawsze telefon wykonywany jest na telefon stacjonarny, nigdy nie na komórkę, na telefon stacjonarny, bardzo często do osoby starszej. I historia dotyczy tego, że trzeba zapłacić pieniądze albo dla pokrzywdzonego w wypadku, ponieważ doznał obrażeń i żeby nie wnosił oskarżenia, trzeba mu po prostu zapłacić, albo trzeba wpłacić kaucję, żeby wyjść po prostu z aresztu. Bardzo często słuchawkę przejmuje wówczas fałszywy policjant, ktoś, kto przedstawia się jako funkcjonariusz i potwierdza historię, że rzeczywiście był wypadek i rzeczywiście trzeba wpłacić kaucję. I tutaj z całą mocą chciałam podkreślić, że nigdy w takich sytuacjach policjanci ani prokuratorzy nie pobierają pieniędzy osobiście. Nie ma takiej sytuacji. Takie kaucje, nawet jeżeli są wpłacane, to tak naprawdę są poręczenia majątkowe i one są wpłacane na konto najczęściej. Nigdy nie gotówką i nigdy nie jest tak, że policjant przychodzi do domu i te pieniądze zabiera. Takie ostrzeżenia słyszymy od dawna, a mimo to przecież zdarzają się ciągle przypadki, że ludzie dają się oszukać i to często na bardzo duże kwoty. Z czego to wynika? Pani inspektor mówiła o tym, że to jest przestępstwo, które ewaluuje nie tylko metodą na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, ostatnio na nagą sąsiadkę. To są sposoby, którymi sprawcy próbują dotrzeć do swoich ofiar, identyfikując to ten słaby punkt, który spowoduje, że rzeczywiście te pieniądze wpłyną do przestępcy tą metodą, jaką zastosuje. Ale to jest tak, że trafiają tylko i wyłącznie do osób starszych, które rzeczywiście mają rodzinę, mają dzieci, wnuki? Czy zdarzały się przypadki, gdzie ludzie, nie wiem, żyjący zupełnie samotnie też dają się oszukać? W jaki sposób? Bo dają się wciągnąć w grę przestępcom. Jak sprytny potrafi być sprawca, o tym niech świadczą przypadki, kiedy dają się naciągnąć ludzie, którzy nie mają wnuczka, właśnie metodą na wnuczka. Ale ten krąg osób, do których kierowane są tego typu czyny, jest bardzo szeroki. Tutaj nie mamy ograniczenia dotyczące seniorów, choć rzeczywiście jest to grupa, która jest szczególnie narażona, ale tą metodą naciągani są ludzie z różnych kręgów społecznych, zawodowych, o różnym stopniu również i przygotowania do wykonywania zawodu, który wydawałoby się predysponował do tego, aby nie dać się oszukać. Panie rzecznik, podejrzewacie, że te ostatnie działania to jest dzieło jednej konkretnej osoby, grupy osób, czy one nie są ze sobą związane? Czy to była ta sama grupa? Trudno powiedzieć. Na pewno nie jest to jedna osoba. To zawsze są grupy zorganizowane. Kto inny dzwoni, kto inny przychodzi po pieniądze. Ten, który przychodzi po pieniądze, przekazuje je następnej osobie, a ta osoba jeszcze następnej osobie. Także nasze doświadczenie pokazuje, że są to zorganizowane grupy, w których bierze udział kilka osób. Nigdy nie jest to jedna osoba. I to pokazuje chociażby przykład z ostatnich tygodni, gdzie na terenie Bydgoszczy i Torunia zatrzymano dwie osoby. Przy nich zabezpieczyli policjanci 18 tysięcy złotych, które wcześniej zostały metodą, mówiąc kolokwialnie, na wnuczka, wyłudzone, czy też w sposób oszukańczy zdobyte od mieszkańców Białych Bud. I to były dwie osoby.
Jedna to była osoba nazywana przez policjantów odbierakiem, czyli taka, która przyszła po pieniądze do osoby oszukanej, a drugą osobą była oszukana, której ten pierwszy miał przekazać te pieniądze w konsekwencji. Także nasze doświadczenie pokazuje, że są to zorganizowane grupy. Spotykacie się z seniorami, rozmawiacie, edukujecie, wręczacie ulotki. Co jeszcze można zrobić, żeby dotrzeć do tych, którzy są tą sytuacją zagrożeni? No, oczywiście również przekazywać informacje za pomocą mediów. To jest gigantyczna skala informacji, która przekazywana jest w kierunku środowiska, które jest zagrożone. Ono powoduje, że mamy do czynienia z 9 przypadkami nieskutecznymi. To jest najbardziej wymierny efekt pracy zarówno policji, całego samorządu w tej instytucjonalnej i finansowej roli, a więc i miejskich ośrodków pomocy społecznej i wszelkiego rodzaju zespołów interdyscyplinarnych, grup, które docierają do tych osób, ale również i efekt pracy prewencyjnej prokuratury, która od ubiegłego roku włączyła się w działania, kierując autorytarnie swoje wnioski z tego typu zdarzeń do seniorów albo w domach pobytu dziennego, czy też w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie Rzecznik, przestępcy wykorzystujący tę metodę działają tylko w dużych miastach, czy zdarza się, że też trafiają do małych miejscowości, na wieś? Nie, to nie jest powiedziane. Najczęściej są to duże miasta, ale być może jest też tak, że to od mieszkańców tych miast otrzymujemy zgłoszenia. Natomiast bywało już też w przyszłości, że były to niewielkie miejscowości, natomiast ludzie oszukani byli na tyle, powiedziałabym, może wkręceni w tą metodę i tak przekonani, że biorą udział w policyjnej akcji, że wtedy, kiedy przyszli do nich rzeczywiście prawdziwi policjanci, oni nie chcieli rozmawiać. Mówili o tym, że oni już wszystko załatwili, już wszystko powiedzieli policji. Ci, którzy przyszli, to na pewno oszuści. Bo też trzeba powiedzieć, że w tych działaniach profilaktycznych ogromną rolę odgrywają media. My zachęciliśmy również do współpracy Kościół i w parafiach zostały odczytane apele ostrzegające przed oszustwami tego typu. Bardzo ważne jest, żeby mówić rodzicom, babciom, starszym osobom, z którymi żyjemy, których mamy pod opieką. To może być nawet sąsiadka, która wiemy, że mieszka samotnie. Żeby tego typu osobom mówić o takich metodach, żeby nie dały się oszukać, że nie zawsze osoba dzwoniąca i mówiąca, że jest wnuczkiem, nie zawsze pani, która chce sprzedać magiczną koszulę nocną, bo i z takimi mieliśmy do czynienia, to jest osoba rzeczywiście uczciwa. No to porozmawiajmy o przestępstwach innego rodzaju także. Jeżeli spojrzy się w statystyki, chociażby za ubiegły rok, to widać, że spada liczba kradzieży, spada liczba tych przestępstw, które są chyba najbardziej dokuczliwe, ale wzrasta liczba przestępstw gospodarczych. To jest tak, że złodzieje szukają nowych metod, nowych sposobów na to, żeby w szybki, łatwy sposób zdobyć zysk? Coś w tym zapewne jest. Poza tym pamiętajmy, że wzrost przestępczości gospodarczej świadczy również o tym, że policja aktywnie zajmuje się wykrywaniem i ustalaniem tego typu przestępstw. To są bardzo często przestępstwa związane z wielomilionowymi wyłudzeniami podatku VAT. Czyli bardzo wcześniej one mogły być, ale były niewykrywane, tak? Nie były zgłaszane. Na pewno wzrosty świadczą również o aktywności policjantów. Wzrosty, jeśli chodzi o stwierdzone przestępstwa w tej kategorii przestępstw, przestępstw gospodarczych. Dla nas jest to sytuacja wręcz pożądana. My oczekujemy od policjantów aktywności w większej ilości stwierdzanych przestępstw gospodarczych, bo to znaczy, że zatrzymano osobę, która dokonuje tego typu przestępstw, najczęściej narażających na straty Skarb Państwa, choć nie tylko. No, trzeba się chyba przygotować na to, że przestępcy działają w zupełnie inny sposób teraz także. To nie jest tak, że tylko podchodzi na ulicy, zabiera siłą portfel, ale chociażby w taki sposób, że oferuje w internecie coś, co w rzeczywistości sprzedane nigdy nie będzie. Ale my mamy też, z czym zapewne zgodzi się pan inspektor, coraz lepsze metody wykrywania tych pospolitych przestępstw. Przecież system monitoringu miejskiego daje nieograniczone możliwości tak naprawdę identyfikacji sprawcy. To powoduje, że przy spadku tych przestępstw, które były dokuczliwe, policja może się skupić na przestępstwach gospodarczych i jest to wynik statystyk, które pokazują, że im będzie bezpieczniej na płaszczyźnie pospolitych przestępstw, tym bardziej będziemy mogli się skupiać, czy raczej policja jako ten wiodący organ będzie mógł się skupiać na wykrywaniu przestępstw, które do tej pory stanowiły tą szarą strefę, jak widać, dość
dochodowych interesów przestępców. A od czego zależy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców? Patrząc na chociażby różnego rodzaju badania, jak czują się bezpiecznie mieszkańcy małych, dużych miejscowości, bo statystyki to jedno, ale ludzie w statystyki pewnie patrzą rzadko. No, mówienie o poczuciu bezpieczeństwa to dla tak krótkiego programu jest zbyt wiele. To temat na co najmniej dwa wykłady akademickie. Ja myślę, że to nie tylko to, o czym mówimy, a więc spadek przestępstw, ale przede wszystkim również docieranie z informacją do obywatela, to również widoczność umundurowanych patroli, które znajdują się gdzieś w terenie, czy budowanie map zagrożeń i informowanie o tym społeczeństwie. Musimy pamiętać, że jeśli będziemy ukrywać przestępstwa, to ta informacja dotrze do mieszkańca z zupełnie innej strony, ze strony jakichś plotek, które będą się pojawiać, ze strony informacji o tym, że coś się stało. Chodzi o to, żeby wyprzedzić tego rodzaju działania i wskazać, że panujemy nad sytuacją. Dlatego w tej chwili ten pomysł budowania map zagrożeń to bardzo dobre narzędzie, które w konsekwencji może przyczynić się do spadku poczucia zagrożenia, no i do poczucia bezpieczeństwa. Kiedy ta mapa już powstanie, kiedy zostanie rzeczywiście opracowana, wnioski zostaną wyciągnięte, będziecie z tego korzystać? Będziecie tam kierować większe siły? Znaczy, można powiedzieć, że to się dzieje na bieżąco, bo tak naprawdę dyslokacja służby w dużej mierze zależy od tego, gdzie dochodzi do największej ilości zdarzeń, stąd chociażby strefy bezpieczne, tak? Czyli takie strefy, w których zawsze jest patrol. To się odbywa również na zasadzie wspólnej wymiany informacji czy planowania służby, chociażby ze Strażą Miejską, żeby to się nie dublowało, żeby to miało po prostu sens, jeśli chodzi o te konsultacje społeczne, które jeszcze trwają przez cały czas, bo zostały one przedłużone do końca kwietnia. Pierwsze wnioski z tych konsultacji na pewno płyną. Ludzie oczekują tego, że policja będzie widoczna. To poczucie bezpieczeństwa, o którym Pan mówił, to czasami oświetlone miejsca, tak, którymi ludzie wracają wieczorem z pracy do domu. Oni, wtedy, kiedy jest jasno, kiedy widać przestrzeń, to poczucie bezpieczeństwa jest zupełnie inne, kiedy musimy przejść przez ciemny, nie wiem, park, taki, w którym jest utrudniona widoczność. Także to jest także kwestia czasami nawet prostych rozwiązań architektonicznych, które powodują, że miejsce tak naprawdę takie samo w odczuciu mieszkańców staje się bezpiecznym tylko dlatego, że przycięto krzaki, zapalono latarnie, pojawia się tam patrol. Czyli proste metody, a często bardzo skuteczne, chociażby w zmienieniu świadomości czy odczuć mieszkańców. Raczej podniesienie roli tak naprawdę samorządu, który często sam nie wierzy w swoje możliwości. Często takie błędne przekonanie funkcjonuje dotyczące postępowania samorządu w zakresie bezpieczeństwa, że jedyną metodą jest przejęcie dowodzenia nad chociażby policją. To myślenie jest błędne. Tutaj te możliwości dotyczące oddziaływania na środowiska, w których rodzi się przestępczość, poprzez działania edukacyjne, poprzez chociażby tworzenie miejsc pracy, to wszystko wpływa tak naprawdę na poczucie bezpieczeństwa, bo odciąga ludzi od czynów zabronionych, w jaki sposób ludzie muszą żyć. Dziękuję bardzo. Rozmowa dnia. Monika Chlebicz, rzecznik komendanta wojewódzkiego policji. I Adam Dudziak, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej do spraw bezpieczeństwa, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Bydgoszczy, byli moimi gośćmi. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.